komendanta. Tak. Jezus Maria, co się panu stało? A to, poszliznąłem się. Trzeba to opatrzeć. A jak głupia pinda pana na ganku trzymam. Proszę, niech pan wejdzie. Jaki tam pan? Mów mi, Janusz. Hania. I tu wszędzie pieczarki. 300 hektarów zmodyfikowanych genetycznie pieczarek, które wyglądają i smakują dokładnie tak samo jak warte miliardy dolarów białe trufle. I teraz policz. 300 hektarów, 120 miliardów dolarów za tonę trufli pieczarek. Z jednego hektara zbieramy 3 tony. To ile to będzie hektarów? 300. Dokładnie. Szkoda, że nasz ojczulek tego nie dożył. Dożyłby, gdybyś go nie zastrzelił. Podpierdalał mi z pieczarkarni. Niby naleczą. Dobra, słuchaj, było minęło. Załatwiłeś obornik? Pracuję na... Bez końskiego gówna ani ruszy. Dobra, a towar? A, towar. Towar... Mam, mam. Oto nasz majątek. Najczystsza, sproszkowana grzybnia pieczarki polnej. Chodź, pokażę ci jeszcze gwoździa. Powinno być dobrze. Trzyma się. O, ja tym papinda. Zapomniałam ci pokoju pokazać. Wejdź. Nawet się nie rozbierajcie. O 10.15 macie PKS do Łomży. Na służbowym bilecie pojedziecie do laboratorium kryminalistycznego. Ty! A może tego z różkami? Narożno, dziada! Ach, i dziwki do tego, i dziwki, i dziwki! To może się dzia. Potem. Najpierw interesy. Komisarz Janusz Majon, komenda stołeczna. Parążę. Patrycja. Przyszedłem po odciski. Tak, tak, wiem, ja już właściwie kończę. No jest, pasują. Maciej Fiuk, Liński 37. No to mamy gościa na ostrzu patelni. Ale jest jeszcze druga sprawa. Zależy mi na tym, żebyś ustaliła pochodzenie tej kokainy. Znaleźliśmy ją w mieszkaniu zabitego sierżanta Rockiego, a także przy ciele zwłok. No, to jeżeli chodzi o sprawy służbowe, to by było właściwie wszystko. Kościński! Poszanowanie, panie Sira. Wczoraj termin minął. Ale skąd ja mam wziąć, jak nie mam? Sam przecie nie wysrał. Tak? Zdejmuj gacie. Daj pan jeszcze tydzień, załatwi panu 2 tony obornika. Ściągaj gacie. Ale panie, no. Już, już, już. I teraz sraj. Żartowałem. Ale za tydzień przywozisz mi 2. Nie, kurwa, 3 tony końskiego obornika. Dziękuję, panie Shira. Będzie. No. Kościński, kurwa. Ja ci ufałem. Nie, nie, proszę, 5 ton! 5 ton!
Dzień dobry, poproszę kebab. Co? Kebab, poproszę, na cienkim, z ostrym sosem. No, ten bar nazywa się Kebab Arizona, ale co pan zamawia? No kebab na cienkim, z ostrym sosem i... Nie mamy. A co macie? O, może cheeseburger. No dobra, to niech będzie ten cheeseburger. 4 złote. Proszę bardzo. Proszę, smacznego. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.